W rundzie rewanżowej przystąpili do spotkania z Widzewem piłkarze GKS-u Bełchatów. Dwa zwycięstwa, 3-0 w Tychach z Sokołem i 3-2 przed własną publicznością ze Śląskiem, pozwoliły górnikom opuścić strefę spadkową. Dzisiaj myślę, będzie weryfikacja mojej drużyny z tak trudnym i tak utytułowanym przeciwnikiem, jakim jest Widzew. Bełchatowianie, choć w Łodzi przegrali 0-1, pokazali solidny futbol. Nowy trener górników Bogusław Kaczmarek stworzył zespół, który może sprawić w lidze niejedną niespodziankę. Oprócz doświadczonych Rogowskoja, Szkudlarka, Rzeźniczka, Bernsteina, Kukiełki i Suchomskiego, w drużynie Bogusława Kaczmarka prym wiodą nowe nabytki GKS-u. W bramce pojawił się 28-letni Jarosław Krupski, pozyskany z Aluminium Konin. Obronę wzmocnił doświadczony 33-letni Marek Grzebka, który zyskał zaufanie Kaczmarka, grając jeszcze w Tyskim Sokole. Podobnie ma się sprawa z Robertem Wilkiem, który za namową Kaczmarka podążył z Sokoła do Górniczego Miasta. W pomocy o miejsce walczy pozyskany z Lechii Gdańsk 23-letni Maciej Kalkowski. W ataku dobre recenzje zbiera inny gdańszczanin Dariusz Patalan. Oczywiście, że jestem z nich zadowolony. Na pewno trzeba dać im troszeczkę czasu, żeby lepiej się wkomponowali w drużynę. Ale czy Kalkowski do przerwy pokazał się parę razy, tutaj ograł pięknie Borowkę. Brakowało doświadczenia i do grania. Patalan parę razy uciekł też. Zrobił akcję meczową, po której cudem szczęsny jakoś tam odbiłkę. Myślę, że z każdym dniem będzie lepiej grał Robert Wilk, któremu myślę, że wojaże w Brazylii na pewno nie pomogły. Krupski, widzieliście panowie, przyzwoity pierwszoligowy poziom. Marek Grzebka nie pozwolił na nic dzisiaj Majakowi. Przypadkowy rykoszet, niewinnie go tutaj zadną. Graliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Że dzisiaj to nie wystarczyło, czy braku szczęścia na Widzew, może następnym razem. Jest kilku nowych zawodników i zanim, tak jak trener mówi, wszystko, co to się zazębi, wkomponują się ci zawodnicy zespołu, no musi trochę czasu minąć. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Trudno nie być niezadowolonym. Martwi troszeczkę sytuacja, jaka jest w chwili obecnej wokół naszego klubu, bo wiadomo, że praktycznie zostaliśmy odcięci od środków finansowych, od głównego sponsora. Niemniej jednak chłopcy grają do końca. Zresztą udowodnili to dzisiaj. A że są bardzo dobrze przygotowani i praca trenera Kaczmarka procentuje, to było widać aż nazbyt, szczególnie w końcu, w ostatnich 10 minutach 15 tego meczu. W chwili obecnej jest taki maraz w kopalni, nie tylko w zarządzaniu kopalni, ale również w kwestii finansowania naszego klubu. Niemniej jednak, wie pan, ja myślę, że to się wszystko jakoś ułoży. Zresztą, gdy załoga obserwuje tak grającą drużynę, to naprawdę dziwiłbym się bardzo tym wszystkim, którzy by zechcieli no, poddać się i, że tak powiem, rozwalić to, co żeśmy przez 6 lat skrzętnie budowali.